Witam Cię kochana na kolejnej praktyce księżycowej. Tym razem czeka nas znów 20 lutego, godzina 8:09 o poranku, więc poranna praktyka. Zestaw świat średni, krąg drugi. Będziemy pracować nad obfitością w naszym życiu, we wszystkich sferach naszego życia. Dobra, no to zaczynamy. Stań w lekkim rozkroku, poczuj ziemię pod stopami, poczuj, że całe Twoje ciało opiera się na stopach. Skieruj swoją uwagę na podeszwy stóp, możesz zamknąć oczy. Poczuj całe swoje ciało, jak się masz dzisiaj, jak się czujesz. Głęboki wdech i wydech. Z wdechem wznieś się na palce. Z wydechem napięty, złap balans, złap równowagę. Stań na całych nogach, poczuj znowu, że jesteś dobrze osadzona. Szeroko poprowadź ręce, wdech przez nos. Wydech oczyszczający ustami. Wdech, napełniasz się życiodajną energią. Wydech, oczyszczasz się ze wszystkiego, co Ci nie służy. I jeszcze raz wdech. I wydech. I ustawimy się w pozycji wyjściowej świata górnego. Stopy są na szerokość bioder, równolegle do siebie, właściwie to zewnętrzne krawędzie równolegle do siebie. Duże palce lekko do środka. Ugnij odrobinę kolana, poczuj, że masz luz w miednicy, nadgarstki połóż na nadnerczach. Można to osiągnąć poprzez podłożenie sobie jednej dłoni pod łopatkę, dołożenie nadgarstka drugiej. To jest odpowiednia wysokość. Na początek praktyki zacznij kręcić kółeczka nadgarstkami w tych miejscach, które masz nadnercza, rozmasuj to miejsce, poczuj, jak zaczyna przepływać energia przez Twoje ciało. Nadnercza są związane z pierwszą czarą, z uziemieniem, więc będą nas dobrze trzymały w pozycjach świata górnego na przykład. Zatrzymaj nadgarstki, dłonie luźno skierowane w dół. Zacznij poruszać łokciami do przodu i do tyłu, tak jakbyś machała lekko skrzydełkami. Poczuj, jak się mają Twoje barki, które może bark jest bardziej napięty, który bardziej rozluźniony, z większą ruchomością, ale zauważaj, a nie oceniaj. I zatrzymaj ręce, przenieś łokcie maksymalnie do przodu. Poczuj, jak wyciąga się w tej pozycji Twoja klatka piersiowa, jak wyciąga się tył szyi, skieruj czubek głowy do nieba, brodę lekko podnieś do góry. Weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji wyjściowej świata górnego. Pierwsze ćwiczenie z dzisiejszego zestawu świat górny, krąg trzeci. Patrzę sercem i dostrzegam sens wszystkiego, co się wydarza. Będziemy z pozycji wyjściowej stawać na jednej nodze. Kolana łączymy razem na tej samej wysokości. Stopa jest zadarta, flex. W tej pozycji biodra idą do góry, biodra do tyłu, kość ogonowa do góry, wypinamy pośladki. Kość ogonowa ciągnie piętę. Wdech, wydech, opadamy na całą stopę, rozluźnij lędźwia, odstaw nogę, przenieś biodra maksymalnie do przodu, wypychając kość łonową do przodu. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Druga strona to samo. Kolana zlepiamy razem na tej samej wysokości. Stopa zadarta. Pośladki do tyłu, biodra do góry, kość ogonowa do góry, pięta do góry, wdech. Wydech, cała stopa, rozluźnij lędźwia. Odstaw nogę, biodra do przodu, wdech i wydech. I noga. I biodra. Z wdechem. I powrót. I biodra do przodu. Wdech i wydech. Noga. I biodra.
powrót. I oddech. I noga. I góra. I powrót. I oddech. I ostatni raz. Noga. I powrót. I głęboki wdech i wydech. I bezpośrednio przechodzimy do świata średniego, czyli do klęku. Kolana są troszkę szerzej niż biodra, nadgarstki zostają na nadnerczach. Łokcie do przodu, broda do góry, popatrz w dal. I weź głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji wyjściowej świata średniego. Świat średni, krąg dziewiąty przed nami. Moje życie jest w rozwoju i rozkwicie. Wzrastam. Połącz stopy. Obydwie ręce będą szły do pączka, czyli ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz. Idą ręce do pączka. Lekko ugięte łokcie, maksymalnie do tyłu, broda pozostaje do góry. Tu zostajemy, tak? I teraz skłon do boku, ale tak, że cofasz odrobinę górny łokieć, czujesz, że otwierasz klatkę piersiową i patrzysz w niebo, wdech i wydech. Powrót do góry, wracają ręce. Tą samą drogą, masując czułością nasze ciało, rozstaw stopy, wdech i wydech. Połącz stopy, znowu poprowadź ręce do pączka poprzez automasaż i skłon w drugą stronę. I tak samo, cofnij górny łokieć, otwórz klatkę piersiową, popatrz w niebo, wdech i wydech. Góra. Powrót rąk. Rozstaw stopy. Wdech i wydech. Połącz stopy. Ręce do pączka. I skłon. Powrót. Rozstaw nogi, wdech i wydech. Połącz stopy, ręce. I skłon. Góra. Rozstaw stopy, oddech. Połącz stopy, ręce i skłon. Powrót. Rozstaw stopy, oddech. Połącz stopy. I skłon. I góra. I rozstaw stopy, wdech i wydech. I będziemy przechodzić do świata dolnego, więc znowu ciągniemy ręce do pączka, znaną już drogą. Teraz schodzą ręce za szyją, za głową, poprzez przemasowanie ramion przechodzą dłonie do przodu, grzbiety nadgarstków się łączą i schodzimy na dół do opadu. I na początek, jak zawsze, pokiwaj się do przodu i do tyłu. Poczuj, jak Ci dzisiaj jest w tej pozycji. Pamiętaj, żeby nie opierać brody na dłoniach. Pozostań w pozycji neutralnej, pokiwaj odrobinę biodrami do boków,
Możesz też zrobić kółeczka, jeśli masz taką ochotę, albo jakieś ósemki. Zatrzymaj się. Lędźwia podnieś do góry i opuść na dół. Poczuj, co Ci robi to ćwiczenie, jak Ci w tym jest. Zamykasz dno miednicy i otwierasz naprzemiennie. I pozostań z lędźwiami na dole, w siodełku, z rozluźnionym brzuchem, z rozluźnionym dnem miednicy i przenieś środek ciężkości do przodu, wyciągając głowę jak żółw ze skorupy, broda przed siebie, popatrz przed siebie. Poczuj, że obciążasz obręcz barkową bardziej, że napina się Twoja klatka piersiowa, że obciążone są łokcie. Weź głęboki wdech i wydech w pozycji wyjściowej świata dolnego. Mamy świat dolny, krąg siódmy. Z łatwością wyznaczam sobie cele i dążę do ich osiągnięcia. Nogę będziemy prowadzić do góry. Zadarta stopa ciągnie nogę do góry. Kolano proste lub zgięte, jak będzie dla Ciebie lepiej. I powrót. I wdech, i wydech w pozycji wyjściowej. I druga strona to samo. Zadarta stopa flex ciągnie na krótkiej dźwigni nogę do góry. I powrót. Wdech, noga do góry, wydech, powrót, oddech w pozycji wyjściowej, wdech do góry, wydech, powrót, wdech, wydech i noga i powrót i oddech. I noga. I powrót. I oddech. I teraz połącz ze sobą kolana. Usiądź na piętach. Podkuj kość ogonową pod siebie. Przejdź do pozycji dziecka. Czoło do ziemi, ramiona wzdłuż ciała. Rozluźnij zaokrąglone plecy. Rozluźnij barki i kark. I zacznij głęboko oddychać. Trzy oddechy w lędźwia. I powolutku zaokrąglij plecy. Krąg po kręgu. Zacznij podnosić się do góry. Głowa podnosi się na samym końcu. Wdech, wydech. I idziemy z powrotem do świata górnego. Czyli znów pozycja wyjściowa świata górnego. W leciutkim rozkroku stopy równolegle do siebie, kolana lekko ugięte, nadgarstki na nadnerczach, łokcie do przodu. Czubek głowy do nieba, broda lekko do góry, popatrz w dal i weź głęboki wdech i wydech. Świat górny, krąg piąty. Jestem w podróży mojego życia. Przekraczam granice i rozszerzam horyzonty. Będziemy znowu stawać na jednej nodze, kolana razem, stopa zadarta. Skłon do przodu, broda ciągnie do przodu, patrzysz przed siebie. Skłon nie jest bardzo głęboki, tak żebyś mogła wyciągnąć swobodnie brodę. Łokcie opadają do ziemi. I teraz przeciwna ręka do uniesionej nogi. Ściągnij łopatkę, pomasuj pachę, zagarnij pierś, niech ręka pójdzie po mostku, na kark. W tej pozycji biodra do góry, kość ogonowa do góry, wspięcie na palce, wdech, wydech, opadamy na całą stopę, rozluźniamy lędźwia, wraca ręka, masując znów mostek, pierś, pachę, plecy. Podnieś się do góry, odstaw nogę, biodra przenieś maksymalnie do przodu, wdech i wydech. I druga noga to samo. Kolana razem, stopa zadarta. Skłon do przodu,
Patrzysz przed siebie. Ręka przeciwna do nogi. Ściągnij łopatkę, pomasuj pachę, zagarnij pierś, pomasuj mostek, idzie ręka na kark. Wdech, biodra do góry, wspięcie na palce, wydech. Opadamy na całą stopę, rozluźniamy lędźwia, ręka wraca po mostku, pod piersią, pod pachą, na plecy. Podnieś się do góry, odstaw nogę, przenieś biodra do przodu, wypinając kość łonową do przodu, wdech i wydech. I noga. Pierwsza. I skłon. I ręka. I biodra. I powrót. Góra. Odstawienie. Biodra do przodu. Oddech. Noga, skłon, ręka, biodra, powrót, oddech, noga, skłon, ręka. Biodra. Powrót. Odstawienie. Biodra do przodu. Oddech. I ostatni raz noga. Skłon. Ręka. Biodra. I powrót. Góra. Odstawienie, biodra do przodu, oddech. I bezpośrednio przechodzimy do świata średniego. Czyli znowu do klęku, znowu biodra troszeczkę szerzej, kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Wdech, wydech. Pamiętaj, że łokcie maksymalnie skierowane są do przodu, a czubek głowy do nieba. Świat średni, krok pierwszy. Pełna łagodności i zrozumienia, porozumiewam się z innymi ludźmi. Ciągnę ręce do pączka. Ściągnij łopatki, pomasuj pachy, zagarnij piersi, pomasuj mostek, szyję, twarz. Łokcie ugięte maksymalnie do tyłu, tak żebyś poczuła, jak prostuje się odcinek piersiowy kręgosłupa, broda lekko do góry. Popatrz w dal i zacznij oddychać. Czuj, jak przez Twoje ciało przepływa energia. Energia ziemi wpływa przez Twoje nogi, energia nieba wpływa przez Twoje ręce. Obydwie te energie mieszają się w Twoim łonie i rozchodzą się po całym Twoim ciele. Głęboki wdech, wydech. I wróć rękami poprzez automasaż z powrotem na nadnercze. Łokcie do przodu, wdech i wydech. I ręce. I pozostań. To jest taka pozycja medytacyjno-kontemplacyjna. I wróć. Pozycja w sam raz na nów. Wdech i wydech. I jeszcze raz. I pozostań z oddechem. I powrót. I
i oddech. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Czyli znów wciągniemy ręce do pączka. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy na dół do opadu. Wyciągnij się do przodu, środek ciężkości do przodu. Poczuj obciążenie na obręczy barkowej, broda do przodu. Popatrz przed siebie i weź głęboki wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Świat dolny, krąg trzeci. Uwalniam się od oceniania siebie samej oraz innych wokół mnie. Z wykopem to jest tak. Przyciągam kolano do klatki piersiowej i wykopuję nogę do boku. Tak, cała noga jest prosta, noga jest w kolanie, cała stopa na ziemi. Wdech i wydech. I powrót do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. I druga noga to samo. Przyciągam kolano do klatki piersiowej i robię wykop. I oddech. I powrót. I pierwsza noga. Wykop nogi do boku. Powrót. I druga. I powrót. Wdech, wydech. I jeszcze po razie. Powrót. I druga noga. I powrót. I oddech. I usiądź na pięta. I podkul kościołgonową pod siebie. I przejdź do pozycji dziecka. I rozluźnij całe plecy. Od karku przez ramiona. Całą długość kręgosłupa. Aż po kościołgonową. Oddychaj kierując uwagę i oddech w lędźwia. I w barki, i w kark. I powolutku, zaokrąglając plecy, idziemy do góry. Krąg po kręgu. Rozluźniamy ramiona i podnosimy głowę na końcu. Wdech i wydech. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Ćwiczenie ze świata średniego. Świat średni, krąg drugi. Obfit. Pozycja świata średniego, kolana troszeczkę szerzej niż biodra, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, czubek głowy do nieba, broda dumnie do góry, popatrz dalej. Wdech, wydech. Żyją w obfitości i dostatku. Niech tak będzie. Popatrz w bok. Skłon do ziemi. Przysiadamy na piętach prawie, że i skłon do ziemi, policzek do ziemi. Szeroko rozstawiamy ręce. Ręce są proste w łokciach i grzbiety dłoni do ziemi. Teraz przez podparcie przejdź tak daleko do przodu, żebyś była pewna, że leżysz na klatce piersiowej, że mostek przyłożony jest do podłogi, że głowa ma możliwość poruszania się, nie czujesz napięcia w szyi. Szeroko z powrotem ręce i pozostań z głębokim oddechem. Rozluźnij całe ciało. I podeprzyj się, wróć do skłonu. Ręce połóż na nadnerczach i podnieś się do góry. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Druga strona to samo. Głowa w drugą stronę. Policzek do ziemi, pupa przysiada prawie na piętach. Szeroko ręce, grzbiety dłoni
do ziemi. Podparcie, przejście na klatkę piersiową. Szeroko ręce z powrotem i oddychaj. Rozluźnij ciało, delektuj się tym, że przytulasz serce do serca ziemi. Myśl o obfitości w swoim życiu. Obfitości, która ogarnia wszystkie sfery Twojego życia, nie tylko finansową. Podziękuj za nią. I podeprzyj się. Wróć do skłonu. Nadgarstki na nadnercza i góra. I pierwsza strona. Głowa w bok. Skłon. Ręce. Przejście na klatkę piersiową. I pozostań. Rozluźnij ciało. Niech ta pozycja będzie wygodna. Podparcie. Powrót do skłonu. Ręce na plecy. Góra. Druga strona, głowa w bok, skłon do ziemi, szeroko ręce, podparcie. Przechodzimy na klatkę piersiową i pozostań, oddychaj. I powrót. Do skłonu, ręce na plecy, góra, jeszcze po razie, głowa, skłon, ręce, klatka piersiowa i pozostań. Wróć do skłonu, nadgarstki na nadnercza, góra, wdech i wydech i ostatni raz głowa w bok, skłon do ziemi, szeroko ręce, przejście na klatkę piersiową, szeroko ręce i pozostań. I wróć. Góra. Wdech. Wydech. I jeszcze przejdziemy na moment do pozycji dziecka. Czyli znowu usiąść na piętach. Pod kulkość ogonową. Zaokrąglij plecy. Czoło do ziemi. Ramiona wzdłuż ciała. Zaokrąglij, rozluźnij całe plecy. Weź trzy głębokie wdechy i wydechy, kierując uwagę i oddech w lędźwia. I powolutku zaokrąglij plecy. Krąg po kręgu, do góry, wdech i wydech. I jeszcze trzy głębokie oddechy, prowadząc ręce bokami, wdech przez nos. Wydech oczyszczający przez usta, wdech, wydech i ostatni raz wdech i wydech. I dziękuję Ci bardzo za tą praktykę na nów, za tą praktykę księżycową. Niech to będzie piękny, spokojny czas wejścia głębokiego w siebie. Buziaki, do zobaczenia.